Cześć, a tutaj zobaczycie, jak ta walka wyglądała z perspektywy Kopisza. Po meczu zgłosiłem się do dowódcy klanu z pytaniem, czy Kopisz nie byłby w stanie udostępnić mi swojej powtórki, tak żebym mógł widok z oczu włączyć, no ale niestety skasował ją i muszę się zadowolić tym, co mam. No dobrze, lećmy. Kopisz zaczyna Immelmanem, po to, żeby nacelować się na czołówkę na mnie. No szczerze mówiąc, tak trochę średnie było, bo wytracił sporo ze swojej prędkości. Powiedział, że ja unikam czołówki, dlatego zrobił splitesa po to, żeby wsiąść mi na ogon. No i zyskał wstępnie przewagę pozycji. Ale ja zauważyłem, że on ma tą przewagę i zacząłem go wciągać w Rolling Scissor, operując przepustnicą, klapami, sterem kierunku. No po prostu chciałem go do siebie podpuścić trochę bliżej, po to, żeby w odpowiedniej chwili przestrzelił. No i ten plan konsekwentnie realizowałem. No i przy tym przejściu, nazwijmy to zwykły, niedzielny gracz prawdopodobnie już by przestrzelił, ale Kopisz się niestety nie dał zrobić na ten numer. No to dlatego, że skręcił przepustnicę. Teraz podniósł nos do góry, robiąc kolejny obrót Rolling Scissors, cały czas skręconą przepustnicą, no i dzięki temu nie przestrzeliwuje. I znów skręca nieco przepustnicę, bo widzi, że ja wychodzę powoli na pozycję strzelecką. Tutaj, dochodząc do szczytu pętlu, powinien skręcić przepustnicę, a tego nie zrobił. Dzięki temu opadłby nosem w dół znacznie szybciej. No i tutaj tak samo, operowanie przepustnicą pozwoliłoby mu zrobić ciaśniejszą pętelkę tam na szczycie. Ale w tym momencie podejrzewam, że mój przeciwnik nieco się pogubił, że ta walka już trwa tyle czasu. No i tak trochę chyba stracił pomysł, co tu robić dalej. To ja widziałem, że on przestrzeliwuje, dlatego odbijam w górę ze skręconą przepustnicą. Szybciej odpowiadam obrotem lotkami, żeby zacząć kolejne przejście. I to mi pozwala powoli wyrolowywać Kopisza, tak żeby przestrzeliwywał.
Kopisz się połapał, że jest w kłopotach i skręcił tą przepustnicę, ale to już jest trochę za późno, bo zyskałem pozycję, przewagę pozycji. No i tutaj już naprawdę niewiele brakło, żeby mógł strzelić. Kopisz nie wiedzieć czemu leciał tak do góry brzuchem, zamiast kontynuować obrót lotkami, no i to go kosztuje przegranie pojedynku. No mam nadzieję, że się Wam podobało i do następnego, trzymajcie się, cześć.